Cześć. Witam was bardzo serdecznie. To jest 268 odcinek naszej super serii w Assassinie. Co ja ostatnio robiłem? Coś miałem plany jakieś. A. Patrzcie, to mnie dziwi. To tekstura inna zupełnie. Upiorny tur. Eze. Poszło sprawnie. Powiem szczerze, że miałem dobrze taki pomysł, czy na przykład Assassin's Creed Chronicles nie przejść na przykład teraz albo w San Andreas teraz nie zagrać, bo powiem szczerze, że ta Valhalla ciągnie się w moim odczuciu po prostu nazbyt długo i robi się to po prostu uciążliwe. I nie wiem, czy po tym odcinku na przykład nie zacząć sobie GTA San Andreas na przykład. No szczerze, no powiem w jakiejkolwiek świeżości, bo ta Valhalla już staje się po prostu uciążliwa. No sami widzicie po prostu, jak to wygląda. Gramy non-stop w tą samą grę od roku po prostu, no cokolwiek innego. Albo czy ja grałem w cokolwiek innego od tego roku? Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nie. Ale poprawcie mnie, jeśli oczywiście się mylę. Oczywiście, że San Andreas zająłby mi na pewno z 20 godzin. A co to jest 20 godzin w porównaniu do tej gry? Tutaj. Nie wiem. Szczerze, nie wiem, bo jeśli mam grać tutaj jednak na skazanie po prostu non stop, to bardzo chętnie przeszedłbym po prostu coś innego. A tutaj zrobił sobie przerwę. Tu przerwę robiłem też sobie. Nie, w Alexa chyba jeszcze grałem generalnie w tym roku, ale nie byłoby, że przerwie nie grałem nic, bo grałem tylko i wyłącznie w to. Okulary straciłem, nie mam okularów swoich, super. Nie wiem, czy nie nagrać tego i jeszcze jednego i właśnie tą planowaną przerwę bym wtedy mógł zrobić. Myślę, że to jest jakaś opcja. Człowiek mógłby odpocząć od gry, to jest coś strasznego, co takie słowa nie powinny nigdy przechodzić mi przez usta, a jednak przechodzą. Generalnie jakby cieszę się na przykład z samego faktu, że gram w tą modyfikację, bo uważam, że... Może modyfikację w te DLC, bo uważam, że te DLC jest naprawdę bardzo fajne, ale po prostu te assassiny są, kurde, za długie. Jest to po prostu za długie.
Ja rozumiem, że gra może być nawet na 100 godzin. Ale kurde, tu już mamy 270. Ja wiem, że jestem w DLC-kach. I sam na własne życzenie to robię, no ale... Nigdy nie grałem w coś tak długiego. Bo mam Chroniclesy, GTA San Andreas i z takich wyborów to nie mam więcej. Dobra, tam nie mogę wejść, już widzę. A miałem te San Andreas zostawić sobie na później. Czekajcie, grałem na początku w GTA 3 i Vice City, a później grałem w... Jak to się nazywało? Dopiero po trójce i Vice City grałem w... W DLC pierwsze. Tak było. Z tego jak pamiętam. Spójrzmy jak tu. Tajemnice byśmy mieli full. Artefakty 2. No, tak jak mówiłem, tutaj jest dużo też sztucznego wypełnienia. Bo wiecie, jeśli mam tutaj na przykład gonić, co powiedzieć, o, jeszcze tyle godzin i skończę tą Valhalla, nie uważam, żeby to granie w jakąkolwiek grę powinno wyglądać w taki sposób. Nie, jestem bardzo przeciwny. Oh, Eden, your eyes fail you. Widzę. Can you not see my admirers all around me? I will not disappoint them. Ready your weapon. Step into my arena and prepare for defeat. Arena. No escape for you now, Ethan. You'll die in this ring. The last thing in your ears will be applause and cheers from my company here. For I am Hébert de Lillebonne, and you are soon to be gone. Pięć się jeden. Strike a noise, but you won't beat me for flair. Głupi niczym owce, runę Tora mamy już. To pewnie kamienie będą, których nie zrobimy. Te.
tych kamieni robić mi się naprawdę nie chce. A więc złapał mi vibe na GTA San Andreas, no i bardzo dobrze. Oczywiście wspominałem, że ja w San Andreas grałem w roku 2020, albo jeszcze zobaczę i upewnię się w swoim przekonaniu, kiedy to tak właściwie było. I tutaj miałem nagrać jeden odcinek. Zrobić sobie jeden przerwę. Czy miałem nagrać ten odcinek następny, a potem właśnie tą planowaną przerwę. No i myślę, że w taki sposób zrobię, że teraz po prostu o tym myślę. Zaraz podejmuję decyzję, iż tak będzie i... Jak dla mnie jest... Ale duże ryby. No to też Mentos. Nie bardzo wiem, po co mi jest więcej surowców. Tu jakoś spektakularnie z odcinka na odcinek też się nie zmienia. Tu właśnie będzie umiejętność, także to mnie na pewno cieszy tutaj. 183. Oknem nie mogę wejść. Znaczy nawet jeśli mogę, tu i tak muszę wejść normalnie. Oddech gula. Okay.
got is my strength. I kill you. Give me a hand over here. Dobra, na tym kończę. Albo nie, jeszcze 16 minut dopiero. Ile mamy? Ale zaraz kończymy to. Już nie mogę się doczekać przerwy. Już nie mogę tej przerwy się naprawdę doczekać. Po prostu... Dobra, pierdolić to.